Kolejny sparring, kolejny ciekawy rywal. Jak pan ocenia postawę młodych polonistów na tle rówieśników z Niemiec? No, rówieśnicy to byli troszeczkę młodsi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jednak to była reprezentacja Dolnej Saksonii i widać, że ci chłopcy są wybrani ze swoich klubów. Cieszy oczywiście wynik, który jest wynikiem zwycięskim. No, pokazał nam rywal, gdzie tkwią w naszych młodzieńcach ich zalety, ale także obnażył wszystkie wady. Także mamy dość duży materiał poglądowy na ten temat i możemy sobie spokojnie popracować z nimi i poprawić wszystkie te wady i będziemy mocno z tych chłopaków, którzy dzisiaj tutaj grali, najstarszy zawodnik 20-letni, także myślę, że będziemy mieli dużo pożytku. Czy już teraz byłby pan w stanie wskazać któryś z zawodników, którzy mogliby wskoczyć do pierwszego składu? Trudno powiedzieć, jest jeszcze długi okres przygotowawczy, gramy dużo meczów sparingowych, ale tak jak wcześniej wskakiwał Krystian Pawlak, teraz myślę też o Maciek Stańczyk, bardzo fajnie grali obydwaj bramkarze, także tutaj mamy dość duże pole do popisu i ten przepis młodzieżowca myślę, że nam tu dużo pomoże. Kolejny sparing? Jutro już jedziemy do Krotoszyna grać z Astrą i następnie dopiero po tygodniu gramy w środę z Gromem Pyłwiska w Środzie. Czyli warto tutaj zaznaczyć, że nie ma meczu z Unią Janikowo. Nie ma meczu z Unią Janikowo, ponieważ gramy w pierwszej kolejce z Unią. Jeżeli Unia przystąpi do rozgrywek, bo ma problemy organizacyjne, też zadzwoniliśmy do trenera Unii, że no nie ma sensu grać 3 tygodnie przed pierwszym meczem ligowym, który będzie tu na naszym boisku, więc ten mecz odwołaliśmy, a w związku z tym, że już rozegraliśmy, jutro będzie nas to 5. mecz kontrolny, zdecydowaliśmy, że sobota i niedziela będzie dniem wolnym. Dziękuję bardzo.